Moi drodzy, dzień dobry. Zabrałam was dzisiaj do fryzjera. Nie wiem, z czym wyjdę na głowie, bo uznałam, że osoba mądrzejsza ode mnie po prostu podejmie za mnie te decyzje. Nie wiem, jaki będziemy robić kolor. Cięcia raczej nie, ale kolor na pewno. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i czy nie skończyły sa, bo ewidentnie moje włosy, one powinny mnie już dawno znienawidzić, nie? Jakby umówmy się, powinny mnie już dawno znienawidzić. Współczuję osobie, która będzie to montować, ale no cóż, nie może być za kolorowo. Jak widać, się przybrałam. Już jestem gotowa, ready do wyjścia, ale mam jeszcze trochę czasu, więc witam was w moim mieszkaniu w Poznaniu. Nigdy nie myślałam, że mnie i tu przywleczę, ale no cóż, tak czasem bywa. Słuchajcie, nie mam za dużo wam do pokazania. To jest po prostu mieszkanie, które jest po prostu ładne i to tyle. I to jest chyba dla mnie najważniejsze, żeby ono było proste, schludne i nie naćpane jakimiś pozłacanymi jakimiś pierdolasami innymi takimi, bo ja tego po prostu nie lubię. Wolę, jak jest biało, jak jest prosto, tak jak kuchnia. Zaraz wam to pokażę z bliska, bardziej z ostrością, bo teraz jesteście sfokusowani tylko na mnie. No, nic konkretnego. No i moja sypialnia, moi drodzy. Dwie wielkie szafy, nic konkretnego. O, pokażę wam coś, co stoi i wszystkich zadziwia, jak do mnie przychodzą. To jest moje zdjęcie z Ficką, które dostałam na jakimś evencie i o, kolejny misiu, płytki, książki, bla 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 bla, kolekcja pudełek od Apple'a i to tyle w sumie. Chociaż zapomniałabym o najważniejszym miejscu w moim domu, to jest moje centrum dowodzenia i to zawsze tu robię live'y i najwięcej TikToków tu nagrywam. Nieważne, że tam mam biurko, przy którym mogłabym to robić, ale ja tego nie robię, wolę tu, bo mam piękne światło słoneczne i sąsiedzi bardzo lubią podglądać, co robię. Biegnę na Uber i słuchajcie, mam brudne włosy, nienawidzę tego, w sensie są takie wczorajsze, ale gadałam z fryzjerem i powiedział, że woli pracować właśnie na takich wczorajszych niż świeżych, więc let's go! Totalnie mam nadzieję, że nie zdejmą mi filmu za prawa autorskie. Zadzwonimy do Gustawa, zapytamy, gdzie jest, bo to on dzisiaj jest moim głosem zza kamery. Zobaczymy, czy kupi mi blaczka po drodze. O, nie ma. O nie, tu światło, czekajcie, o! Dzwonimy do Gustawa, czekajcie. Ale głód tu stanie. Na. Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowie. Co za świnia. Stanie w łeb, po prostu. Dostanie po prostu łeb. Masz w łeb, chłopie. Gustaw się spóźnia do pracy, słuchajcie, ktoś tu ewidentnie chce zostać zwolniony. Jest ze mną Wojtuś, który będzie się dzisiaj zajmował moimi włosami. Ja bym chciała, żebyś ty powiedział moim widzom, że moje włosy wcale nie są spalone. Jej włosy wcale nie są spalone, są może delikatnie uwrażliwione, tak jakby można to nazwać. No, więc nie wiem, co dzisiaj robimy, zaraz będzie tutaj taka wielka kartka, żebym nie wiedziała, co robimy. I zdaje się na łaskę Wojtka, tak naprawdę zobaczymy. Zrobimy sobie dzisiaj zielone, choinkowe. No na święta idealnie. Taki mam cel. Ja bym chciała takie czerwone kropki tutaj, dwie. Możemy? Takie dwie? Dobra. Nie mam problemu. Sami artyści. I co, i że to niby jestem ja? No nie. Widać? Jak jeszcze? No ja nie wiem. I ten twój golf dorysujemy, proszę państwa. Golf tak do fryzjera nie przychodzi. To wygląda jakaś donica. No to pamiętajcie, nie przychodźcie do fryzjera w golfie. Albo zapytajcie najpierw, czy ci lubią pracować w golfach. Możesz mi powiedzieć, dlaczego się tyle spóźniłeś? Co masz na swoje usprawiedliwienie? To są emocje, ja jestem trochę... Dobrze, oddaję ci. Łączenie studiów z pracą. No, thanks. Tak? Czekaj. Mówisz, że jesteś przepracowany.
blokowanie produktów. Nie ma mowy, nawet mi zapłacić. 5 listopada jadę na przedłużenie włosów taką metodą na warkoczyki. Co ty o tym myślisz? Takie, że warkoczykami. I to są chyba albo najgorszej jakości włosy, albo syntetyki. Wolałabym chyba syntetyki niż... No, bo ty robisz sobie teraz syntetyki, takie... Tak, no, że tam, wiesz, warkoczyk się taki plecie, a później się tak przyszywa włosy. To jest ta metoda. Ale będziesz miała warkocze na całej głowie? Nie warkocze, tylko że, wiesz, przy skórze głowy się taki, taki malutki warkoczyk się plecie i później się przeszywa właśnie taką... No wiadomo, kresę. Że im bardziej naturalny włos, tym lepiej, nie? No, ale wiem, jeśli, wiesz, masz ochotę na to, no to... W porządku, wiem, że ciężko się suszy, bo miałem tylko raz styczność z tymi włosami. Jeśli nosi i tak 2-3 miesiące przy moim poroście włosów, to pewnie 1,5 miesiąca to jest max. A potem zdejmowanie ponoć jest coś, no. No, będzie zdejmowanie, ale myślę, że się z nią dogadam i będę po prostu przyjeżdżać do niej raz na 2 miesiące na włosy. Także. Nice. Tak, te ciężkie życie influencerki, straszne to jest. No byś stała, byś porobiła, nie? Co ty masz na myśli? Przepraszam bardzo. Nie widzisz, że ja ciężko pracuję? Widzę. Oddychanie to sprawy, nie? No tak. Co ty myślisz, że utrzymać w ryzach tak ciężki charakter jak mój to jest prosta sprawa? Nie, to jest ciężka praca. I nikt mi za to nie płaci. Nice. Ej, jak nazywała się ta wiedźma z 101 Dalmatyczyków? Ty, nie, no po prostu... A jak uczyłaś zrobić się TikToki? Wiesz co, u mnie to się zaczęło tak, że ja zaczynałam w ogóle przygodę z internetem na YouTubie i zamieszkałam w ogromnym domu z 8 już dużych twórców i ja byłam totalnym no-name'em. Co no, pięknie wykorzystaliśmy po prostu do tego i wszystkiego nauczyła mnie Kinga i Klaudia. No nie, one mi mówiły, no to tak, tu zrób tak, tu uważaj na to, tu użyj tego, wstaw o tej i o tamtej. I to są takie moje mentorki internetowe, one uczyły mnie takie wykorzystywać. Matki chrzestne. Tak, dokładnie tak. A znalazłam się w tym domu przez to, że mój kolega rozwalił mi kiedyś auto. No bo ja chciałam, żeby zawiózł mnie na 18, a później mnie z niej odebrał, więc wziął mój samochód i ja wsiadłam taka, no, pomelanżowa bardzo. No i mówię, nie jedź tak szybko, bo tam jest zakręt. On wie, nie wiedział, w jaką wróg moim autem i nie było co zbierać z tego auta. I ja wiedziałam, że wtedy nie ma siana, więc nie wzięłam od niego pieniędzy za to auto. No i on do mnie zadzwonił po 3 albo 4 latach, mówi, stara, odwdzięczę ci się za to. I czy bym chciała właśnie do projektu z Filipem Zabielskim? Mówię, no, why not? Rzuciłam robotę i pojechałam robić internet. No, fajnie. Gdybyś miał opisać mi w 3 słowach to, co dzieje się właśnie na mojej głowie, to co byś powiedział? Ale szczerze, uważaj, co mówisz, bo lecisz z roboty. Powiem tak, w 3 słowach. No. Płomień. Widły? Co? Jakie widły? No wiem, jakby siano, nie? Niekoniecznie wiem, co dzieje się na mojej głowie, ale Wojtek mówi, że tak ma być, więc mu chyba ufa. Efekt finalny. To ja już jestem gotowa. Tak. Pokazy dla Balenciagi. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Moi drodzy. Jak Gustaw kazałby się patrzeć w obiektyw i tego dalej nie robię. Dogram wam jeszcze końcówkę teraz w świetle dziennym, bo wiadomo, światło tu, a światło tam. Ja jestem zakochana w tym kolorze. Nie myślałam, że kiedykolwiek zrobię rudy. I nie była to moja decyzja. Była to decyzja Wojtka, ale jak widać była naprawdę trafna. Ja się czuję w tym kolorze przepięknie, aż ciężko mi nie patrzeć tutaj na ekranik. Po 5 godzinach na fotelu, po dekoloryzacji, rozjaśnianiu, tonowaniu, botoksie, olapleksach i innych takich, skończyłam ruda.
Nie wiem, jakie plany dalej ma Wojtek na moje włosy, bo z tego co wiem, to je ma i widzimy się za jakieś 2-3 miesiące znowu. Ale co? 5 listopada lecę je przedłużyć. Ale to zobaczycie na Instagramie. Pa!